Witam wszystkich zmotoryzowanych, którzy wahają się podjąć renowację swojego kultowego motocykla. Remontowanie motocykla może być nie tylko ekscytującym wyzwaniem, ale także oszczędzić wiele pieniędzy, jeżeli zdecydujesz się zrobić to sam. Renowacja Simpsona SR50 może być czasochłonnym procesem, ale z pewnością warto, gdyż pozwala maszynie na przywrócenie jej dawnej świetności. Każda z części będzie dokładnie oczyszczona i sprawdzona i przygotowana do malowania, w razie potrzeby wymieniona na nową. Simpson jest już rozkręcony, ja próbowałem już coś szlifować ręcznie, można maszynowo to takie płaskie powierzchnie zrobić, ale idzie to bardzo mozolnie, jak widać, gdzie mogłem, to się dostałem, dlatego postanowiłem to opiaskować. Sam zmodyfikowałem piaskarkę, można zobaczyć sobie na innych moich filmach, dlatego to opiaskuję. Te ochraniacze na kolana, jak widać, są już mocno skorodowane, spękane. Nawet coś brakuje, będę musiał to pospawać, bo takie ochraniacze już bardzo ciężko dostać. Jak już się pojawią na internecie, to bardzo szybko są odkupione, dlatego będę musiał to naprawić. Są bardzo zniszczone, już ktoś szpachlował, próbował coś robić w tym. W wolnym czasie takie te podnóżki już naprawiłem, zespawałem, były też dziurawe. I oszlifowałem. Teraz będę się za rozkręcanie i będę musiał to przygotować do piaskowania, zanim zacznę malować. Wiadomo, rozkręcić pójdzie bardzo łatwo. A wy, którzy tego nie robiliście, może nie potraficie, boicie się tego, nagrywajcie to sobie. Potem będziecie mogli sobie popatrzeć na to wideo, jak żeście rozkręcali, tak samo to złożycie. Teraz wam coś pokażę. Tutaj jest pęknięcie na tym błotniku i ktoś zamiast to zaspawać, jakoś gazowo łapnąć, no to przewiercił błotniki. Zrobił to na trzech śrubkach. Trzyma. No ale niezbyt ładnie to wygląda. Tak samo musiał to rozkręcić i fajnie pospawać. I uformować ten błotnik, bo jest cały pokrzywiony.